все. Меня зовут Каспер. Jesteśmy tutaj dlatego, bo ja mam to szczęście, że udało mi się pójść ze swoim marzeniem. Ja здесь нахожусь, потому что мне посчастливилось пойти за своей мечтой. Latam na wiatrakowcach. Wiatrakowce to są te szalone maszyny, które można się tu oglądać. Ja latałem na aeroplanach, to takie maszyny bezumne, które wychodzili na widzę. Albo na paralotku. Ile na paraplanie. I latam od 20 lat. Ja latałem już 20 lat. I latanie samo w sobie nie ma żadnego celu. I polot sam po sobie nie ma nikakiej celi. Jest to bardzo silne uzależnienie. Это огромная зависимость. Может, повинен распочать это споткание, часть группы на имени Маргатка? Возможно, мне нужно было начать эту встречу с того, что здравствуйте, меня зовут Каспер. В общем, добро пожаловать в клуб. Таким объяснением причины, по которой продолжала летать. Усвоила себе, что летając, могу делиться тем, что вижу. Я осознала, что когда я летаю, я могу делиться с другими тем, что вижу. Бо о wiele łatwiej jest zrobić zdjęcie, niż opowiedzieć słowami o tym, co się widzi. Потому что гораздо проще сделать фотографию, чем рассказать на словах о том, что ты видишь. I tak powstał pomysł zinwentaryzowania czy zdokumentowania środowiska życia ludzi. I tak zrodziła się idea inwentaryzować i dokumentować otaczające środowisko, które ludzie obserwują. Każdy architekt przed tym, jak zacznie projektować, każdy architekt po tym, jak przystąpi do projektowania, najpierw bardzo dokładnie stara się zrozumieć lokalizację, miejsce, kontekst. On zaczął очень тщательно пытается понять контекст и то место, которое он будет проектировать. A ja sobie pomyślałem, że może moim projektem są ludzie. A ja podumał, że może być moim projektem są ludzie. Więc zacząłem inwentaryzować świat stworzony przez człowieka. Поэтому я начал проводить инвентаризацию мира, созданного человеком. I nie jeździłem gdzieś na drugi koniec świata, żeby zrobić spektakularne zdjęcia. I ja nie jeździłem kudaty na drugi koniec świata, żeby zrobić efektną fotografię. Tylko fotografuję swoje własne podwórko. No ja fotografuję swój własny dwór. I 90%, większość zdjęć, które tu widzicie na wystawie, to w książce. A 90% większość fotografii, które tutaj widzicie na wystawie i w albumie, to są zdjęcia zrobione w promieniu 40-50 km od mojego domu. A to fotografie zrobione w radiusie 40 lub 50 km od mojego domu. No i tak to się wygląda. No i tak jest, jest okazało.